Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. Tym razem zaprezentuję Wam jedną z trzech latarek do poszukiwań bursztynu w nocy. Jest to seria moich filmów o latarkach UV, czyli świecących ultrafioletem. Od kiedy pojawiły się latarki UV, to bardzo popularne i skuteczne okazało się poszukiwania nocne bursztynu na plażach, na polach, w kopalniach odkrywkowych, żwiru i w korytach małych rzeczek. W tym filmie zaprezentuję Wam właśnie latarkę firmy Yato. Będzie to latarka UV LED. Opakowanie bardzo ładnie się prezentuje. Bardzo ładnie jest wykonane samo opakowanie. Tutaj mamy w tym miejscu producenta właśnie. Tutaj mamy, że jest UV LED, czyli diody LED UV. 51 diod latarka posiada. Tutaj mamy, że jest zasilana trzema bateriami właśnie 2xA, czyli tak zwane paluszki, te większe. Tutaj mamy właśnie narysowaną tą latarkę i tu jest napisane plus okulary. Czyli już patrząc na same pudełko, wiemy, że w komplecie z latarką są okulary właśnie ochronne UV. Najwyższy czas zobaczyć zawartość tego pudełka. Ok, tutaj mam latarkę zabezpieczoną właśnie taką folią bąbelkową. Za chwilę ją pokażę Wam, ale teraz najważniejsza rzecz, co tutaj jest w komplecie gratis. W komplecie właśnie z tą latarką Yato, w sumie firma Yato do wszystkich latarek UV, które sprzedają, dają właśnie okulary ochronne. Takie żółte okulary ochronne. Niektórym może żółte okulary ochronne się kojarzą z okularami dla kierowców do kierowania samochodem w nocy, że żółte po prostu poprawia widoczność przy złych warunkach atmosferycznych lub w nocy jazda. Te okulary żółte tutaj w tym wypadku z tą latarką lub każdą inną latarką, która świeci światłem UV, to jest ochrona oczu. Z tego względu, że światło UV jest bardzo szkodliwe dla wzroku, powoduje tak zwaną jaskrę, niektórzy mówią też kurzą ślepotę. Przede wszystkim, jeżeli byśmy sobie taką latarką zaświecili bezpośrednio w oczy, ale też światło odbite z takiej latarki UV też męczy oczy i też powoduje uszkodzenia wzroku, więc podstawa to jest takie okulary. Tutaj producent bardzo miły ukłon, tak jak mówiłem już wcześniej, nawet na samym pudełku, kupując taką latarkę widzimy, że w komplecie mamy takie okulary, więc wydatek, takie okulary najtańsze kosztują 25 zł, więc już mamy w komplecie okulary. Powiem tak, osoby, które na przykład by kupiły samą latarkę, na pewno by powiedziały, a to mi jest niepotrzebne i tak dalej. Jeżeli już mamy w komplecie okulary, to pewno większość będzie już ich używała. Więc bardzo dobrze, że w komplecie są takie okulary. Jeżeli będziecie kupowali jakąkolwiek inną latarkę, która świeci światłem UV, pamiętajcie o tym, żeby zawsze zaopatrzyć się w takie okulary. To jest nieduży wydatek, a ochroni nam po prostu wzrok. A wzrok to mamy najcenniejszą rzecz, jaką posiadamy, jeżeli chodzi o zdrowie. No dobra, okulary już Wam pokazałem. No, bardzo fajne są takie, no, z każdej strony zobaczcie, tutaj ochraniają nawet. A powiem Wam tak, że jeżeli chodzi o poszukiwania bursztynu właśnie na plaży, większość poszukiwaczy bursztynu lubi pracować w grupie. Z tego względu, że na przykład się wchodzi do morza z podbierakiem, kaszorem i się ten bursztyn, zanim on jeszcze dobije do brzegu, zbiera z tak zwanym śmieciem dryfowym, z tym drewnem dryfowym. I może być taka historia, że po prostu się przewrócimy w tym morzu, możemy się zachłysnąć. Jeżeli poławiamy bursztyn w grupie, może być tak, że ktoś to zauważy i nam pomoże po prostu się wydostać z tego zimnego, lodowatego morza. Więc bardzo dużo poszukiwaczy lubi pracować właśnie w grupie na plaży.
Ale każdy ma latarkę i załóżmy sobie tam świeci i może być tak, że ktoś niechcący nam zaświeci po prostu tym światłem w oczy. Z tego względu, że zawodowi poławiacze bursztynu mają bardzo silne latarki, więc trzeba się liczyć z tym, że nawet z odległości 20-50 metrów, jak nam zaświeci z takiej latarki, no to to jest bardzo szkodliwe do wzroku. Tak troszeczkę Wam zobrazowałem dla osób, które po prostu chciałyby zacząć tą przygodę z poszukiwaniami bursztynu, jak to wygląda. W komplecie jeszcze tutaj mamy instrukcję obsługi w kilkunastu językach. Na początku mamy w języku polskim, więc jest ok. No nie będę czytał tutaj instrukcji obsługi, jak to latarka, no ktoś powie, no to przecież to jest tylko latarka, nie? Ale ja wychodzę z założenia, że obojętnie co kupimy, czy coś naprawdę bardzo zaawansowanego, czy prostego, warto sobie przeczytać tą instrukcję obsługi. Jeżeli chodzi o temperaturę chyba pracy tutaj, to jest tak, od 0 stopni do 40 stopni, przy wilgotności poniżej 70%. Więc widzicie, warto przeczytać sobie instrukcję obsługi, bo już wiemy, w jakich temperaturach i przy jakiej wilgotności ta latarka może pracować. Więc ta latarka na pewno nie jest latarką wodoszczelną, więc trzeba to brać pod uwagę, jeżeli by nam na przykład wpadła do wody. No dobra, instrukcja, to co najważniejsze z tej instrukcji Wam przeczytałem. Tak wygląda latarka na pierwszy rzut oka. Tutaj z tej strony mamy te diody właśnie UV, 51 tych diod. No są to bardzo malutkie diodki. Jest ich bardzo dużo, bo 51 sztuk, ale są bardzo malutkie. Latarka jest wykonana z tak zwanego aluminium lotniczego. Tutaj mamy taką właśnie chropowatą powierzchnię, żeby tą latarkę dobrze trzymać, żeby nam tego. Oprócz tego latarka jest wyposażona w tak zwaną smycz, taką zawieszkę, którą zakładamy sobie na nadgarstek. Jeżeli byśmy nam upuścili, to zawsze nam zawiśnie na tej smyczy. Tutaj mamy logowaną tą latarkę firmą właśnie Yato. Na czarnym tle biały napis. No bardzo to ładnie to wszystko wygląda. Tutaj mamy włącznik wykonany z gumy. Ok. Tutaj z tej strony się odkręca. Tak to wygląda. Teraz wysuwamy koszyczek, do którego montuje się baterie lub akumulatorki. W komplecie producent nie daje żadnych baterii ani żadnych akumulatorków. Te akumulatorki, które tutaj mam włożone, to włożyłem sobie sam. To są akurat akumulatorki firmy Tronic o pojemności 2400 mAh, więc mamy taki koszyczek na właśnie 3 baterie lub 3 akumulatory. Są to baterie lub akumulatory 2xA, czyli te większe paluszki. No ale niestety, fajnie, że mamy okulary ochronne, ale jeżeli chodzi o zasilanie, no nie ma tutaj żadnej baterii nawet, ani żadnych akumulatorów, więc kupując taką latarkę trzeba liczyć się z tym, że będziemy niestety musieli się zaopatrzyć w jakieś baterie lub najlepiej jakieś akumulatory. Koszt zakupu baterii jest zawsze niski w porównaniu z zakupem jakichś akumulatorów, ale jeżeli zamierzamy tę latarkę używać bardzo wiele godzin, bardzo wiele dni, to praktycznie po kilku dniach zakup takich akumulatorów nam się zwróci w porównaniu na przykład z wydawaniem kasy na kolejny komplet baterii. No dobra, tak to wygląda w środku. No tutaj nie ma do czego się przyczepić, jest to bardzo dobrze wykonane. Zobaczcie, może trochę tu zakręcę i ja mam średnią dłoń, więc no jest malutką latarką, można powiedzieć. W dłoni mi się bezpośrednio tutaj mieści. Z minusów takich, jeżeli chodzi o tą latarkę, jest to latarka tylko UV.
Czyli nie jest to latarka, którą możemy wykorzystać do innych celów, na przykład w piwnicy, w garażu, na jakiejś wycieczce w lesie. Ma tylko te diody, które świecą UV. Nie ma tego światła standardowego białego, więc można powiedzieć, że jest to latarka stworzona do jednego celu, czyli można powiedzieć do wykorzystania właśnie tego światła UV. No dobra, warto powiedzieć, jak umieszczamy te tutaj akumulatory lub baterie. Wiadomo, zawsze jest tak, że tu gdzie mamy sprężynkę, to do sprężynki dochodzi biegun minusowy baterii lub akumulatorka, a tu gdzie mamy plus. I tutaj zobaczcie, to jest wszystko zaznaczone plus, plus, minus, więc nie można się pomylić, jest to wszystko dobrze zaznaczone. I teraz jak ten cały koszyczek wkładamy do latarki? Tutaj mamy, nie wiem czy to dokładnie będzie widać, strzałkę taką. I tą strzałką wkładamy w ten sposób koszyczek, że wkładamy do środka. Ok. Zakręcamy. Latarka, tak jak mówiłem wcześniej, nie jest wodoszczelna. Nie posiada latarka jakiegoś hermetycznego tutaj. Wilgotność, w jakiej może ta latarka pracować, to jest poniżej 70%, więc nie możemy jej utopić. Dobra, zaświecę może w ten sposób na razie. Takie jest światło. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o wymiary tej latarki, no jest to niewielka latarka. No nie jest to może jakaś malutka kieszonkowa, ale jeżeli chodzi o większe latarki, no to jest najmniejsza, jaką można mieć. Taka, która no, nie będzie nam za dużo miejsca zajmować w plecaku czy w kieszeni. Długość jej całkowita to jest 14,5 cm. Szerokość tutaj od strony, gdzie mamy te diody, to jest 5 cm i 30 mm. Od tej strony, gdzie wkładamy właśnie koszyczek z bateriami, z akumulatorkami. Średnica tu jest 3 cm i 30 mm. Jeśli chodzi o wagę tej latarki, to ona waży dokładnie 170 gram, więc no nie jest zbytnio ciężka. Oczywiście 170 gram razem z akumulatorkami czy z bateriami, w zależności co tam włożymy do środka. No dobra. To teraz postaram się w terenie Wam pokazać, jak ta latarka świeci, ale chciałbym, żebyście troszeczkę mieli takie podejście, że jednak kamera, która będzie nagrywać, jak ta latarka po ciemku świeci, nie uchwyci tego, jak naprawdę to widać na żywo, ale pokażę Wam, jak bynajmniej nagrywane kamerką w ciemności świeci właśnie ta latareczka. To UV niby jest, no niby tutaj te śmieci, to wszystko się mieni inaczej, ale barwa światła jest tak słaba, że no zasięg praktycznie jest niby jakiś. Te śmieci się widać, że się świecą, zobaczcie, tutaj są śmieci różne, to się świeci to inaczej. No zobaczcie, jak tutaj się świeci. O, opakowanie od fajek i te butelki. Tutaj jakieś zabawki, to też tutaj się świeci, ale samo światło, jak pada na ścianę, to najbardziej jest takie białe niż typowe UV, ultrafiolet. To nie jest taki typowy ultrafiolet, tylko bardziej wpada w barwę białą, więc w porównaniu z jego starszym, większym bratem, latarką z bliska, albo tutaj te zabawki, to wiaderko, to się tak świeci. Tu jak blisko świecę, to wygląda tak, a teraz jak poświecę tam dalej, odległość 4 metrów, te drzwi, no to już nie widać tej barwy ultrafioletu, bardziej to świeci jak zwykła latarka z barwą białą, która po prostu jest rozładowana. No tak to wygląda. Takie podsumowanie na koniec, jeżeli chodzi o tą latarkę. No fajny zestaw, bo posiada właśnie te ochronne okulary, ale jeżeli chodzi o światło,
UV, które emitują właśnie te diody. No jest takie troszeczkę inne to światło, można powiedzieć, że bardziej jasne w porównaniu na przykład z latarką nieco większą firmy właśnie Yato, którą zaprezentuję Wam w kolejnym filmie. Tamta latarka może powiedzieć, że świeci tak bardziej ciemno, ale to światło UV jest bardziej takie wyraziste niż na przykład w tej latarce. W kolejnych filmach postaram się zrobić takie porównanie właśnie tej latarki, tej w nieco większej latarki firmy Yato, która ma tam 100 diod, tych LED UV. No i jeszcze jednej latarki, którą wcześniej prezentowałem, UV firmy X-Balong. To tyle, co chciałem powiedzieć, pokazać, jeżeli chodzi o tą latarkę. Jeżeli latarka Wam się spodobała, łapka w górę. Jeżeli latarka Wam się nie spodobała, łapka w dół. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Cześć!